Szanowni rodacy, towarzysze i towarzyszki, w ostatnim czasie za sprawą hojności świętego Mikołaja zostaliśmy obdarowani zabawką konstrukcyjną o nazwie Gravitrax Pro Starter Set Vertical. Zestaw części prezentuje się nadzwyczajnie, a dostarczona instrukcja montażu kolejnych budowli pozwala stopniowo poznawać zastosowanie elementów i sukcesywnie rozwijać umiejętności konstrukcyjne. Niepokalana radość zbudowania i poznawania praw fizyki nie trwała jednak długo, a to za sprawą szalonej wręcz niekompetencji producenta. Otóż złożenie ostatniej konstrukcji odbywa się w 8 krokach. Czarny element podkładkowy występuje w krokach 2, 7 i finalnym 8 w ilości odpowiednio 3, 4 i ponownie 3 elementów. Elementarna matematyka każe myśleć, że łącznie potrzeba 10 czarnych elementów podkładkowych. Najwyraźniej producent twierdzi inaczej, gdyż w skład całego zestawu wchodzi łącznie 9 tych elementów. Tu rodzi się pytanie, czy profesjonalizm rzeczonego zestawu to dumne pro znajdujące się na twardym, kartonowym pudle polega na konieczności radzenia sobie z takimi pułapkami we własnym zakresie? Czy oczywisty brak elementu podkładkowego to próba siłowego wyniesienia młodego konstruktora na intelektualne wyżyny? Dla mnie, jako reprezentanta współczesnego nurtu inżynierii, rozwiązanie tego problemu nie stanowiło wyzwania, ale domyślam się, że dla niektórych nabywców lub obdarowanych, jak to było w naszym przypadku, może to być kłopot. Proszę sobie tylko wyobrazić miny tych wszystkich zawiedzionych przez świętego Mikołaja, wujka czy tatę, albo co gorsza, twarz i myśl dziecka, widzącego, że ich opiekun, niezrównany autorytet w dziedzinach wszelakich, nie potrafi sobie poradzić z budową tak prostej rzeczy, a za swoje niepowodzenia obwinia kawałek papieru i napis na kartonie. Okropność, blamasz, świństwo, szkaradzieństwo i kompromitacja. To tylko nieliczne z określeń, które przychodzą mi teraz do głowy. W tej sytuacji powinniśmy skierować pytanie do producenta zabawki. Czy ma świadomość popełnionej gafy? Czy wyda nową, poprawioną instrukcję? A może wszystkim pokrzywdzonym wyśle brakujący czarny element podkładkowy? W imieniu wszystkich oszukanych dzieci, ich rodziców, opiekunów faktycznych i prawnych, a także nerdów posiadających zamiłowanie do podobnych zabawek, wyrażam głębokie, bezdyskusyjne ubolewanie nad działaniami producenta, ale również pokładam w nim nadzieję, a zaliż sprawa prędko znajdzie swój szczęśliwy finał. Dziękuję za uwagę i szczęśliwego nowego roku.